Witamy w kolejnym odcinku Mrugaczowni News. Dzisiaj mamy gorące tematy, takie jak Discord, czyli oczekiwanie na wyniki pierwszej części, strzelanina w szkole, której mamy nagranie, mamy dwóch gości specjalnych oraz porozmawiamy na temat odejścia Nunka. Ja nazywam się Dexon18 i zapraszam do oglądania. Pierwszym tematem dnia jest Discord, czyli oczekiwanie na pierwszą część wyników. Omówimy ten temat dogłębnie z naszym tutaj ekspertem feelingiem, który pojawi się w późniejszej części programu. Nie wiemy, kiedy się pojawią wyniki, ale przewidujemy, że w najbliższy weekend, ponieważ już miną wtedy 2 tygodnie od rozpoczęcia. A kto się dostanie? Nie wiemy też, gdyż nie dostaliśmy informacji na temat, kto złożył podanie. Domyślamy się jednak, że najbardziej aktywna osoba może się pojawić jako nowy administrator, ale jak wiadomo, administracja Discord ciągnie pałę, więc chwilę tam zostanie, ale nie na zawsze. Drugim tematem dnia będzie strzelanina w szkole, której pokażemy nagranie za chwilę. Teraz porozmawiamy na temat, co się stało. Mamy informację, iż w szkole przy ulicy Jana Pawła II w Warszawie o godzinie 8:45 do klasy informatycznej wkroczył terrorysta z bronią. Naszym trzecim tematem będzie naszych dwóch gości. Pierwszym będzie Sejmi, czyli nasz ekspert od rank premium, i opowie na temat nadchodzących spraw z nimi związane. Drugim ekspertem jest, jak już wcześniej mówiłem, nasz ukochany krzyżowiec Feeling Romantical, który wypowie się na temat Discorda oraz strzelaniny w szkole. A teraz, zanim pokażemy to nagranie, chwila na reklamy. Witam tutaj wszystkich zebranych. Dzisiaj chcę pokazać mój najnowszy nalazek, niedługo dostępny w sklepach sieci Biedronka. To jest inkubator dla dzieci. Jak można zauważyć, działa najlepiej dla swojego bachora, który po prostu jest wkurwiając upału i nienawidzi się. Tak samo jak twojego brata, który dosłownie powstał przez wiadomo co. I maszyna działa jak działa. O mocy 10 000 kW na pewno spali twojego małego brata. Jak widać, maszyna działa porządnie na twoim bracie. Wydaje mi się, że pomoże w życiu codziennym. Dobra, jednak nieważne. Jednak nieważne, kurde, coś się pojebało. Pierdala. Witamy po reklamach. Teraz zobaczymy tragiczne nagranie ze szkoły imienia Jana Pawła II w Warszawie, której, jak już mówiliśmy, o 8:54 zamachowiec wszedł i rozpoczął atak swój terrorystyczny. Z tego, co widać z nagrania, było ich dwóch. Tylko jeden zabił drugiego. Proszę, puśćmy to tragiczne nagranie. Dobrze, witajcie bachory moje tak wspaniałe. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się bardzo obszernego tematu, czyli jak robić kółka w Paincie. Ten temat przyda wam się oczywiście w życiu codziennym. Dobra, słuchać mnie teraz uważnie. Kurwa, wyskakiwać z forsy. Telefony na sławkę tutaj kłaść, albo was zabiję wszystkich po kolei. Kolego! To moja robota! Dwójka na korytarz. Reszta idziemy dalej. Dobra. Witamy dalej w naszym studio. Tutaj mamy naszych dwóch ekspertów. I pierwszy z nich będzie się wypowiadał, nasz tutaj ekspert od rank premium Semi, oraz opowie nam, co nas czeka w nowych rangach premium.
proszę o tutaj zabranie głosu. A więc tak, czego dowiedziałem się od naszego kochanego Barcika, rangi Premium będą miały wyższą cenę. Tylko dlatego, że Barcik jest pazerny na pieniądze i chce kupić sobie skina do LoL'a. Informacje są od Shadeya. Pozdrawiam. Dziękujemy. Czyli jak tutaj z wypowiedzi samego wynika, warto kupować rangi premium, bo za niedługo będą droższe. Następnym naszym tu ekspertem od wszystkiego jest Feeling. Dzień dobry. Dziękuję, że mnie tutaj przyprowadziłeś, panie Dexdonie 18. Tak, będę dzisiaj mówić o tym. O... Temat Discorda dzisiaj. Discorda, no Discorda, zapomniałem. Że na przykład szczypior się opierdala i nie chce mu się ten wybrać nowych administratorów i tak dalej. I że nie chce mu się też wybrać nowych head adminów, którzy mogą być Kratos, Czarny albo Daimo. O, wszyscy z nich bardzo dobrzy kandydaci. Też tylko jeden może być. Oraz potencjalni kandydaci, na przykład sam potencjalny Dexon 18, pan Sterefowanie oraz wiele innych różnych kandydatów na administracji Discord. Wszyscy mile widziani, ale kto się dostanie, tego jeszcze nikt nie wie. Dziękujemy za tą wypowiedź. A więc to były nasze wypowiedzi ekspertów. A jeszcze ostatnie pytanie do naszych obydwu ekspertów. Jak państwo uważają, co się stało w tej szkole? Czemu tam się wydarzyła strzelanina? Bo nie wiem, czy państwo słyszeli, ale strzelanina w szkole była na ulicy Jana Pawła II. Zaczniemy od Psemiego. Ogólnie w Dexonie nie wiem, co powiedzieć na ten temat. Wydarzyło się, co się wydarzyło. Parę osób zginęło. No. Biedny dowódca MTF, że się wyjebał za przeproszenie. Kseniem. Za zero dokładnie. A cóż, nie bywa. A pan Feeling, co o tym uważa? No, jak to kiedyś powiedział znany bardzo polityk, kto umrze, ten umrze i trudno. Zdarzają się takie rzeczy. Dziękujemy. Oddaję głos do studia. A więc witamy po wypowiedziach tutaj naszych ekspertów. Mamy teraz, jak mogą państwo zobaczyć, na linii kolejnego tutaj eksperta, który zastępuje Nunka w programowaniu w piwnicy Bercika, jak można zauważyć. Warunki ma chyba lepsze niż Nunek, ale się wypowie, co się stało, że Nunek odszedł i czemu pociągnęło go, żeby programować za niego. Prosimy o głos. Witam bardzo serdecznie, jestem Ziutek Darklej Ciutkowski, jestem zamknięty w tej oto piwnicy Bercika. Przez to, że Bercikowi znudził się Nunek do ruchania, przez co wziął mnie. Jestem znęcany tutaj. Na kompie mam Windowsa 98, który ledwo chodzi. Już moja babcia lepiej chodzi niż ten komputer. I Nunek... Nunka mi szkoda. Fajne pluginy miała. Ja w sumie walę konia przed tym do anime dziewczynek. W sumie małych dziewczynek. No. Dziękujemy za tą wypowiedź. Słucham z centrali, tak? Mamy to no dobra, wycinamy połowę z tego, tak? Gdyż tutaj Bercikowi się nie poddawała ta wypowiedź. Cięcie. A więc podsumowując, dzisiejszy odcinek. Dużo się działo. Wiele złego, wiele dobrego, też więcej złego. Tutaj mogliśmy zauważyć strzelaninę w szkole, która była zła. Tutaj mogliśmy zobaczyć wypowiedzi na temat testu na Discorda. Znaczy się, było też źle. Widzieliśmy nowego programisty, chyba ma lepsze warunki niż Nunek. Więc podsumowując, jest jak jest. Dziękuję za uwagę, mówił Dexon 18. Żegnam. Co?
mówił Dexon 18, kamerzystą był Aki 76, ekspertem pierwszym był Semi, ekspertem drugi był Feeling, ekspertem trzecim był Ziutek, nauczycielem był Roken, uczniami był Dark Knight, Ziutek, Feeling, Semi. Wiele by wymieniać, bo niektórzy grali dwie role. Liczymy w komentarzach na Q&A, może kiedyś będzie, możecie zadawać pytania, możecie też dawać propozycje tematów albo osób, które byście chcieli zobaczyć. Zostawcie suba, lajka, napiszcie komentarz dupa, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. A ja się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku Mrugaczowni News. Do widzenia.